Krzysztof, dzisiaj przybyłeś do Wrocławia, 48 godzin do walki. Jak wyglądało, bądź też nie wyglądało świętowanie 31 urodzin, niestety w obozie przygotowawczym? Wszystko w porządku. No, byliśmy na kawie, trenerzy na ciasteczku i tak wyglądało świętowanie. Nic wielkiego, no ja mam nadzieję, że hucznie i szczęśliwie będę świętował 40 urodziny, tak, czyli za 9 lat i będę się cieszył ze wspaniałej kariery sportowej. No, właśnie. Na prezent chyba nie czekasz, tylko chciałbyś go nie stracić. Właśnie, prezentu nie chciałbym stracić i prezentem jest, są słowa mojego syna. On mówi, on nie będzie oglądał walki, bo się bardzo stresuje, bardzo się denerwuje. Ma 9 lat, on jest z 11 września, ja jestem z 19 września, więc jestem troszeczkę starszy, raczej chodzi mi dniowo, tak, 8 dni starszy, ale... Jest wielkim optymistą, mówi, on wie, że będzie ciężko, wie, że tato ich wygra, bardzo się martwi, ale nie będzie oglądał, bo woli tatę zobaczyć na żywo i przytulić się, więc to jest taki mój prezent, nie widziałem go 4 tygodnie, strasznie się za nim tęskniłem i to jest taka moja ostoja i wszystko, no, szczęście niesamowite. Tak długo przebywaliście w Wiśle, mieliście, nie wiem, czy taki przedłużony, czy normalny obóz przygotowawczy, bo to była najdłuższa prawdopodobnie przerwa w twojej karierze pomiędzy jedną walką a drugą, 10 miesięcy? Tak, jeśli dobrze pamiętam, nie było dłuższej, była chyba tam pół roku maksymalnie, jakoś tak, 7 miesięcy, ale to już jest szczyt szczytów, no miejmy nadzieję, że pierwszy, ostatni raz, aż do końca teraz. Czy wiesz, zdajesz sobie sprawę z tego, że Palacios zapowiada, że jeśli ty się bardziej otworzysz, to on dla siebie widzi więcej szans, bo on twierdzi, że wiele osób nie docenia jego siły ciosu. Wszyscy mówią, że ty wygrasz przed czasem, ale on twierdzi, że on ma szybsze ręce i on wtedy w tych wymianach ciebie upoluje, a nie ty jego. No zobaczymy, okaże się wszystko. Nie będę tego komentował, wszystko się okaże w ringu. Generalnie w treningu skupiasz się bardziej na sobie, czy masz w głowie cały czas Palaciosa, który gdzieś tam ucieka po narożnikach i ciężko go złapać? Jestem skupiony na walce. Na walce, która na pewno nie będzie lekka i na walce, która przyniesie, myślę, że wiele niespodzianek. Dwóch wchodzi, jeden wychodzi, tak? Ja innego scenariusza nie obieram, jak tylko walka wygrana. To po pierwsze. Po drugie, no wiadomo, no, ciężko pracujemy na swój sukces, więc na pewno będzie zwieńczona ta ciężka praca, która była i w Wiśle, i w Zakopanem na samym początku też. A kurczę, no całą resztę mógłby chyba trener powiedzieć coś tam bardziej. No, my jesteśmy zawodnikami, wchodzimy, robimy swoją robotę. Wspaniale jest coś robić, do czego, że tak powiem, druga osoba nie zmusza, tylko robimy to, bo to kochamy, więc to takie zwycięstwo tej walki będzie takim zwieńczeniem tej całej pracy. A poczułeś dzisiaj taką trochę atmosferę walki, jak usłyszałeś na treningu otwartym AC/DC, numer, przy którym wychodzisz do ringu? Tak, jak najbardziej, kurczę, ludzie tu, fajnie, super, naprawdę emocji co nie miara, myślę, że trochę też set gram zeszło w dół, nerwy, stres, ale to jest potrzebne, no. Wiadomo, że w hali będzie ludzi dużo, dużo więcej i zupełnie inaczej będę reagował, więc początek taki już mieliśmy za sobą, teraz tylko finał. Francisco trochę rozpaczał, że nie mógł cię zobaczyć na konferencjach prasowych tutaj we Wrocławiu, wcześniej w Warszawie. Ty tęskniłeś za nim, za spojrzeniem oko w oko, z bliskiej odległości? Nie tęsknię. Za kim mam tęsknić? No, że ja powiem, dziś jest ten, za parę miesięcy jest inny zawodnik, więc nie tęsknię za swoimi przeciwnikami, tylko wchodzę do ringu i boksuję, tak, bijemy się. Niesamowicie, że tak powiem, zaskoczył mnie, jeszcze raz powiem, Danny Green, który w Australii przyszedł po walce do nas do szatni, pogratulował mi, uściskał. Wymieniliśmy kilka zdań, później przyjechał do Polski, spotkałem się z nim i jakiś taki, bym powiedział, kontakt od dzwona do dzwona mamy. Nie wiem, pewnie jak ja pojadę do Australii, on mnie ugości, jak on był tutaj w Polsce, starałem się go ugościć, też bardzo, bardzo ciepło, bardzo miło, więc to jest jedyny zawodnik, z którym jakiś tam kontakt utrzymuję, a tak to nie mam poza tym jakichś kontaktów, no, czysto koleżeńskich.